Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Chciałem dzisiaj opowiedzieć o naszej serii gospodarczej. Ja, proszę Państwa, przystopowałem tę serię, dlatego że wydaliśmy już bardzo dużo tych książek. One się spotkały z bardzo dobrym odbiorem, z dużym zainteresowaniem. Natomiast bardzo trudno się promuje te książki, a wydanie ich jest bardzo kosztowne, dlatego że są to książki zaopatrzone w szczegółowe informacje podane w tabelach, wykresach, praca nad składem, to jest udręka i to tylko dzięki Jarosławowi to się udaje wszystko zrobić. Okładki projektuje Tomek. To są moje ukochane narracyjne okładki, gdzie zawsze jest albo jakaś gawęda, albo jakaś zakładka, albo jakaś zagadka, albo po prostu ciekawa ilustracja zawierająca informacje, jak choćby tutaj, prawda, gdzie mamy flagi organizacji zainteresowanych handlem na Bałtyku, tak? Czyli angielską, rosyjską, polską i flagę Lubeki, ta biało-czerwona na górze, to jest miasto Lubeka. I proszę Państwa, no musiałem to zatrzymać, dlatego że nie przerobimy tego, co już mamy w magazynie. Dopóki to się nie sprzeda, nie będzie ta seria kontynuowana. To jest jasne. Ja będę te treści zawarte w tych książkach promował i będę o nich często mówił. Proszę Państwa, zaczęliśmy od tego, czyli od Handlu wołami w Polsce, książka Jana Baszanowskiego. Ja zgłosiłem się do spadkobierczyni, czyli do żony pana Baszanowskiego, przemiłej osoby, która pani Anny Baszanowskiej, która mi udzieliła wszelkich prerogatyw związanych z tą książką i myśmy ją wydali. To jest, proszę Państwa, nakład sprzedał się błyskawicznie, zrobiliśmy dodruk, co jak na książkę gospodarczą jest, uważam, wielkim sukcesem. Zainteresowanie, co mnie bardzo irytuje, ponieważ w Polsce ludzie interesują się historią w sposób powierzchowny i głupi. I niestety autorytety akademickie tę manierę utrwalają. Ta książka spotkała się z entuzjazmem tak zwanych zwykłych czytelników i ze zdziwieniem, a nie rzadko zaskoczeniem i niechęcią osób związanych z uniwersytetem i z rozmaitymi naukowymi towarzystwami. No więc do tego stopnia, że jeden z profesorów z Gdańska, który został poproszony przez panią Anię Baszanowską, żeby zareklamował tę książkę w radio w Gdańsku, on się tłumaczył z tego, że on o tej książce opowiada, bo tutaj, proszę Państwa, chodzi o handel wołami, o jakąś trywialną, banalną rzecz. Proszę Państwa, ta maniera jest nieznośna. To jest nieznośna, głupia maniera, która nam każe wierzyć, że jakieś dyrdymały zwane poezją, tak, jakaś propaganda robiona, przepraszam za wyrażenie, na chama, tak, i ciśnięta poprzez druki ulotne jest ważniejsza niż branża mięsna. Tak? To są głupstwa. Ludzie są niestety nauczeni takiego patrzenia na historię, no i zachowują się wobec tych treści w sposób, no, łagodnie rzecz ujmując, nieadekwatny. Proszę Państwa, Tomek zrobił fantastyczną okładkę. To jest pierwsza okładka tak dynamiczna i narracyjna do książki gospodarczej. To jest też element, który popycha sprzedaż, dlatego że ludzie widzą, że to jest coś niezwykłego i po prostu to kupują, tak? Bo wiadomo, jak się wydaje książki dotyczące gospodarki, tak? No to musi być nudna okładka, brzydki papier, i wszystko musi się rozlecieć po jednym przeczytaniu, tak? Bo taka jest konwencja. No to jest coś w mojej ocenie ohydnego. Ohydnego i głęboko degradującego nas jako grupę. Mam na myśli czytelników posługujących się językiem polskim i szukających treści w języku polskim. Tutaj, proszę Państwa, mamy ten fantastyczny obrazek, gdzie mamy hurtownika, tak? Żydowskiego, dwóch detalistów, ja może to tak pokażę, detalistów, tak, i obsługę eventu. I obsługę eventu, tak, czyli Grajka i
hajduka, a także jakąś piękną dziewczynę, która tym panom towarzyszy przy zawieraniu tej jakże istotnej transakcji. Proszę Państwa, handel wołami. Coś, na czym trzymała się spora część ekonomii I Rzeczpospolitej, tak? Czyli przepędy, gigantyczne przepędy bydła rogatego z Siedmiogrodu i Wołoszczyzny przez południe kraju do brzegu. Ja o tym do brzegu i do Krakowa, a stamtąd do Gdańska i do Szczecina. Ja już o tym mówiłem wielokrotnie, proszę Państwa, i śladu po tym nie ma, poza tym, że są miejscowości, które się w stosowny sposób nazywają, tak? To znaczy woły były pędzone do portów rzecznych, tam szlachtowane, ładowane do beczek w charakterze już półtusz i spławiane rzekami Wisłą i Odrą do portów morskich, a stamtąd ekspediowane na całą Europę. No to proszę Państwa, Ryczywu, miejscowość w województwie radomskim położona nad Wisłą, Ryki, dzisiaj nie nad Wisłą. Miasto, w którym się urodziłem, koryto się przesunęło, Wisła jest w Dęblinie. I inne jeszcze, proszę Państwa, to są jedyne ślady, jakie po tym gigantycznym interesie nam zostały. I my, czytając historię, zostaliśmy wychowani w duchu takiej historii pisanej przez romantyków, tak? Czyli historii emocjonalnej. To nie jest tak, że handel wołami nie budził emocji. Oczywiście, że budził, bo co może budzić więcej emocji niż gigantyczne pieniądze, a na handlu wołami zarabiało się koszmarne pieniądze i robiło się koszmarnie wielkie przekręty. O czym Państwo się dowiecie z tej książki. Natomiast my tego nie wiemy, bo my musimy słuchać bajek o nieszczęśliwych księżniczkach zamurowywanych w starych zamkach i wieżach i o cierpiących na różne sercowe dolegliwości młodzieńcach, ewentualnie o bohaterach oddających absurdalny sposób życie w obronie czegoś, prawda? Niekoniecznie ojczyzny, tak? W obronie czegoś. Natomiast no, ja proponuję zupełnie inną wizję. Powiedzmy sobie jasno. Proponuję zupełnie inną wizję. Ja jej nie proponuję jako ja, ale proponuję ją jako dystrybutor tych treści, którymi wcześniej przede mną zajął się kto inny. Ta książka była wydana raz. W 86 roku. W 89 Jan Baszanowski zmarł niestety przedwcześnie i zbyt młodo. I pozostała po nim, proszę Państwa, ta książka. Co ja mogę powiedzieć? No szczerze zachęcam, tak? Mogę jeszcze otworzyć. Mogę pokazać zdjęcie Jana Baszanowskiego. Mogę pokazać mapy, które Jarosław pracowicie wykonał. To jest najdroższa książka, jaką wydaliśmy. Ze względu na te mapy i konieczność ręcznego ich wklejania. Ona jest droższa niż komiks Święte Królestwo. Wydać by się mogło, że nie, prawda? No więc ja też jestem oceniany trochę dziwacznie, no bo ludzie patrzą na mnie, myślą, wariat, prawda? Wydał książkę o nieciekawych rzeczach. Ręce opadają. O nieciekawych rzeczach, tak? A co jest, przepraszam, ciekawszego? Co jest może być ciekawszego niż takie historie? No, naprawdę nie chce mi się szydzić. Proszę Państwa, ciągle jest to na składzie. Ciągle to mamy. Zrobiłem dodruk, jak powiedziałem, bo z tych wszystkich książek ta się najlepiej sprzedała. To 1000 egzemplarzy książki o gospodarce sprzedawaliśmy niecały rok. Uważam, że to jest sukces. No, handel wołami w Polsce od XVI do XVIII wieku, Jan Baszanowski. Proszę Państwa, to nie wszystko. Mamy inne rzeczy z tej serii, tylko chcę zwrócić uwagę, jak to elegancko wygląda, tak? I jak to zachęca. Tomasz się naprawdę napracował, żeby to wymyślić. I jak to zachęca czytelnika. No więc jak widzę książki, które mają robić tak zwany sukces, tak, do których się dopłaca, do tych książek nikt nie dopłacił, żadna instytucja państwowa. Jak widzę książki, do których się dopłaca i to jest papier makulaturowy oprawiony w pudełko po butach, na którym jakiś bałwan nieudolnie narysował 3 kreski i dokleił zdjęcie, to ogarnia mnie tylko i wyłącznie wściekłość. Tylko i wyłącznie wściekłość. A jeżeli jeszcze ktoś ze świata polityki próbuje te śmieci lansować, to ja już w ogóle nie mam słów. A już do tego, że profesorowie je lansują, to się przyzwyczaiłem. Proszę Państwa, inne rzeczy. Ja pokażę dwie.
nigdy nie publikowana. Praca doktorska księdza Franciszka Borowskiego o dekrecie kasacyjnym roku 1819, czyli jak Królestwo Polskie, rząd Królestwa Polskiego w osobach Stanisława Kostki-Potockiego i Staszica rozprawił się z majątkami i przemysłem cysterskim w Staropolskim Okręgu Przemysłowym, proszę Państwa, doprowadzając prosperujące huty do upadku, tak, co się nazywało reformą i co się nazywało no, unowocześnieniem, tak, przemysłu w królestwie. To jest jedyna tego rodzaju publikacja, która pozwala nam na te sprawy inaczej spojrzeć. Ja zwrócę uwagę na okładkę oczywiście, bo każdy wie, o co chodzi, o masonów, prawda? I to nie trzeba dodawać, tak? I Tomek też tutaj ujął ten wątek i mamy tutaj, proszę Państwa, Kielnię na tle kapliczki przydrożnej, takiej świętokrzyskiej kapliczki przydrożnej i w tej Kielni odbija się głowa psa Baskervillów. Uważam, że to jest znakomity pomysł. No, na pewno niestandardowy i myślę, że nie ma człowieka, który by sobie pozwolił na tego rodzaju ekstrawaganckie na książce, gdzie są takie treści. Z dziejów współzawodnictwa Anglii, Niemiec, Rosji i Polski na Bałtyku. Proszę Państwa, mam taką książkę. To jest coś absolutnie fantastycznego, bo to jest rzecz, która zahacza o sprawy, o których już mówiłem w poprzednich pogadankach, czyli o kwestie wojen króla Stefana, wojen z Moskwą, tak? I o kwestie obecności Brytyjczyków i kapitału brytyjskiego w Europie Środkowej i w Europie Wschodniej. Mówiłem już o tym, ale jeszcze powtórzę. Obecność Brytyjczyków wiąza się po prostu z udzieleniem im absolutnych preferencji, tak? Czyli tak naprawdę z monopolizowaniem całego handlu przez kompanie londyńskie. Do czego to prowadziło? No, do degradacji, dewastacji i rozpadu organizmów państwowych, tak? Do degradacji lokalnego prawa, tak? O tym, jak się odbywała konkurencja pomiędzy Hanzą, Londynem, Rzeczpospolitą w stuleciu XVI, a potem Moskwą, która zawsze była ramieniem kompanii angielskich, a potem holenderskich, Moskwą i Rzeczpospolitą w stuleciu XVII i XVIII sobie Państwo tutaj poczytacie. A tutaj ostatnia też książka profesora Szalongowskiego, Pieniądz i przewrót cen w Polsce XVI i XVII wieku. Ja o temu poświęcę osobną pogadankę, ale chciałem, żeby Państwo zobaczyli, jak to elegancko, fajnie wygląda. Jaki to jest produkt? Jaka to jest klasa? Jest mi niezmiernie przykro, że musiałem to zawiesić, ale nic nie poradzę, dlatego że nie mogę się dociążać, tak? Jeżeli coś nie idzie, to po prostu nie idzie. Ja nie jestem cudotwórcą ani czarownikiem. Mogę o tym opowiedzieć, mogę zdradzić coś w środku, mogę napisać o tym tekst i tyle. I to jest w zasadzie wszystko, co mogę. Wiem, że nawet jeżeli kogoś poproszę o recenzję, to nie ma żadnego znaczenia, bo recenzje nie działają. Nie sprzedaje się książek recenzjami. To jest złudzenie. Oczywiście są recenzje, ale te recenzje lansują książki dotowane, tak? Czyli lansują propagandę, którą się tłoczy na rynek pod dużym ciśnieniem finansowym. Ja czegoś takiego nie robię, więc zostaje mi to, co mam, tak? Ale myślę, że uda mi się to wszystko rozprowadzić i sprzedać i będziemy ten cykl kontynuować, ponieważ ja nie lubię bardzo rezygnować. Rezygnowanie irytuje mnie w sposób najwyższy, w najwyższym stopniu i mam nadzieję, że kiedyś powrócę do tego cyklu. Za dużo się ukazało i za dużo jest ciekawych rzeczy, które można jeszcze wydać. Ja mam kolejną książkę gotową, no ale tak jak mówię, nie mogę się jakby wypuścić na jej wydanie, no bo może dojść do dramatu, tak? I nie obciążę sobie magazynu kolejnym tytułem, który się sprzeda w 1/4, tak? Dopóki to leży w magazynie, na razie na tym poprzestaniemy. Mówię jak jest, żeby nie było potem, że ja coś ściemniam albo próbuję tutaj jakieś coś Państwu sugerować, tak? Co nie jest prawdą.
Piękna edycja, piękna książka, fantastyczne okładki, rzecz do dyskusji. Treść jest trudna oczywiście, ale jest no, dynamiczna i pobudzająca do myślenia. Chyba o to chodzi, mam wrażenie, a nie o to, o czym dzisiaj pisał Tojach na blogu, czyli o książce niejakiego Reszki, który przebrał się za księdza i latał po Polsce, rzekomo zbierając informacje o tym, jak żyją księża. Jakim trzeba być idiotą, żeby coś takiego wymyślić, proszę Państwa. Jak nisko trzeba upaść, żeby się takich chwytów imać, ale to na kiedy indziej. Myślę, że do takich tematów też powrócimy. Także bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz pokażę te tomy. Do widzenia, do usłyszenia, do następnego razu.